przeszedłeś do federacji, która jest uznawana za najpotężniejszą, najbardziej prestiżową. Liga Mistrzów. Tak, UFC, Liga Mistrzów. Tak, Liga Mistrzów. Co takiego musi, czy to jest kwestia właśnie efektów menedżerskich Doroty plus twoje zwycięstwo, co powoduje, że tam się można przenieść? To, co powiedziałeś. Przede wszystkim droga sportowa, czyli musisz to w sobie wywalczyć. Mhm. No i jakieś chłody też trzeba mieć, bo zawodników jest bardzo dużo na świecie. Mhm. Z bardzo dobrym bilansem i rekordami. Mhm. Więc jeżeli wiesz, jeżeli nie możesz... Ale dlaczego ty? Znaczy, jaki był mechanizm, jakbyś nam powiedział, no, to nie jest program o MMA, to jest program, gdzie rozmawiamy o tobie. Tak, jest federacja KSW, najlepsza w Europie, bardzo mocna. Ja byłem mistrzem tej federacji. Ty już wygrałeś wszystko w KSW. Wygrałem na wszystko i po prostu chciałem spełniać się dalej wyżej. Chciałem być najlepszy na świecie. Nastała taka możliwość, że... Już jesteś, bo obiecałeś, że wygrasz. Tak. No, ale będzie wstyd. Ujo. Będę się tłumaczył. Będziesz za kościołem leżał. Słuchaj, wspomnienia wrócą. Mhm. No, wywalczyłem sobie po prostu tą drogę. Najnormalniej w świecie, wygrywając walki w dobrym stylu. To o to chodzi? O to chodzi. Trzeba walczyć, wygrywać, wiesz, spełniać te marzenia, nie poddawać się, wierzyć w swoje umiejętności i tyle. I prędzej czy później trafisz. No dobrze, ale bo w KSW wygrałeś wszystko. A... Nie, miałem dwie porażki. No ale wiesz, w kategoriach prestiżu, sukcesów, pozycji, rangi. W pewnym momencie mówiono o KSW, to ty. Oczywiście były gwiazdy, ale... No, ty miałeś wyniki. Ale UFC podobno mniej płacą. Co jest paradoksem. Liga Mistrzów, niższe zarobki. Możesz mi to wytłumaczyć? Wiesz co, ja jak przychodziłem... Wiesz co powiedziałeś? Wiesz co? No bo wiesz ja tak wiem, że jestem z Cieszyna. Ja jestem z Warszawy. A oni są z Legnicy. Wiesz co? Słuchaj mnie teraz. Tak. Redaktorze, mój drogi. Ja bym musiał sprawdzić kontrakty, jak odchodziłem z KSW, jak podpisywałem kontrakt z UFC, ale wydaje mi się, że ja miałem... za przegranie walki w UFC tyle, co za wygranie w KSW. Może to być i na odwrót. Poczekaj. Za przegranie w UFC miałeś tyle, co przegranie w KSW? To za wygranie. Za wygranie. Czyli UFC za przegraną walkę też dobrze płacą. Na tamte czasy to były bardzo dobre pieniądze. Ciągnij mnie. Słuchajcie. Ale to nie musisz daleko, bo tu możemy zrobić eliminację. Ale człowieku, ja będę przegrywał regularnie, byle dobrze płacili. Ale to tak nie działa. Przegrasz dwa razy, dziękuję. No to chociaż dwa razy. Ale Najma tak nie ma. I co tak nie ma? Najman. Regularnie przegrywa, ciągle dobrze zarabia.